O pociągach, co wjechały do kopalni w Sierakowie i zaginęły. Czas zmienia fakty w opowieści na wpół prawdziwe. Te z kolei stają się bajaniami ledwie z historią mającymi coś wspólnego, aby w końcu stać się legendą. Przekazywane z ust do ust, zniekształcane przez wyobraźnię opowiadających opowieści o dawnych wydarzeniach, czasami zderzają się z faktami utrwalonymi na papierze dokumentów. Takie konfrontacje babcinych opowieści z przekazami historycznymi czasami, choć nader rzadko, mogą je uzupełnić, a wzbogacić i urealnić zapomniany nieomal obraz. Nie tak wcale dawno, ale dość dawno, żeby będący miejscem najrzetelniejszej wymiany informacji i lokalnych ploteczek zakład fryzjerski słynnego pana Dadzia przestał istnieć, pomiędzy czekającymi na wykonane ręką mistrza strzyżenie wybuchła ożywiona dyskusja. To wtedy jej uczestnicy opowiedzieli swoje wersje historii o działalności i upadku kopalni węgla. Te, które słyszeli od dziadków i babć, a oni być może od swoich. Jeden z obecnych opowiadał: dawniej w Sierakowie to było prawdziwe zagłębie węgla, a w kopalni pracowało mnóstwo ludzi, a po pochyłej sztolni zjeżdżały do kopalni całe pociągi ciągnięte przez lokomotywy. Potem to wszystko zamarło, ludzie się rozjechali. Ostatni pociąg to w ogóle nawet z podziemi nie wyjechał. Konfrontacja z rzeczywistością jest tutaj dość oczywista. Kopalnia rzeczywiście była i to nie jedna. Federowano w nich w okolicy Sierakowa węgiel brunatny już od połowy XIX wieku. Wyjątkowa zaleta gruntów węglowych w Sierakowie nie tylko ułatwiała ich eksploatację, lecz zapewniała powstającym w tym miejscu kopalniom przyszłość i możliwość dalszego rozwoju. Pokład węglowy zalegał na głębokości około 20 metrów, a jego miąższość dochodziła do 2,5 metra. Jak pisano, węgiel brunatny jest dobry i przewyższa nawet węgiel niemiecki, a wartość jego opałowa wynosi około 5000 kalorii. Warstwa węglowa nie jest wszędzie godna odbudowy, bo czasami pokład wyklina się zupełnie, ale ponieważ miejsca takie nie są częste, na ogół powiedzieć można, że pokładowa warstwa węgla jest godna odbudowy. Miąższość jego jest nierówna, waha się pomiędzy 1,5 do 5 metrów, jednak w większej głębokości pokłady ciągną się często bez wyklinania na odległość kilku kilometrów i wtedy zapasy jednego tylko odkrycia wynoszą przeszło 1 000 000 hektolitrów. Na początku lat 20. produkcja dzienna wynosiła kilka wagonów. Wtedy to intensywnie pracowano nad rozbudową i urządzeniem kopalni. Według projektu wydajność dwóch szybów miała wzrosnąć do około 35 wagonów dziennie, czyli przeszło 100 tysięcy wagonów w ciągu 10 lat. To jednak były tylko prognozy, czy raczej może marzenia inwestorów. Kolejkami górniczymi wywożono z kopalni węgiel w wagonikach kopalnianych, by później przeładować go do normalnych węglarek na własnej bocznicy. Jednak składów takich nie ciągnęły podziemną lokomotywy, tylko konie. Jak się okazuje, ziarnko prawdy w opowieści jest. Zwłaszcza jeśli zważymy, że w okresie największego rozkwitu, poprzedzającego zresztą dramatyczny upadek, kopalnie zatrudniały nawet 250 robotników pod ziemią. Upadłość sierakowskich kopalni węgla S.A. miała miejsce w 1926 roku, a syndyk masy upadłości zakończył swoje czynności po zalaniu kopalni wodą w latach 30. Pan Tadeusz skomentował tą opowieść. Myśmy byli dość biedni. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, czasami brakowało opału do pieca. Jak już było bardzo źle, to babcia brała ze sobą płachtę i znikała gdzieś na kilka godzin. Zawsze wracała umordowana i umorusana, niosąc na plecach sporych rozmiarów wiązkę takiego dziwnego węgla drzewnego, jakby zwęglone drzewo. Widać w nim było wyraźnie słoje drewna. Skąd ona to toształa, nie wiem.
Chyba to była jakaś rodzinna tajemnica. I w tej opowieści jest bardzo dużo prawdy, a jej kształt jest całkiem prawdopodobną relacją z rzeczywistych wydarzeń. Oto bowiem węgiel brunatny, od swego koloru tak nazwany, niekiedy bardzo podobny jest do kamiennego, lecz często wygląda jak twarde drewno, które przez długi czas w wodzie leżało. Znajduje się niegłęboko pod powierzchnią ziemi, w dolinie rzeki Warty, na bardzo rozległych połaciach. Tak pisała Biesiada, bezpłatny dodatek do tygodnika Postępu w 1914 roku. Już na początku XIX wieku był on eksploatowany odkrywkowo. Jak wspominają najstarsi obywatele Sierakowa, jakeśmy się kąpali w Warcie, to w niektórych miejscach, a osobliwie koło Zatumia, przy promie, dawało się wyczuć węgiel stopami, a niektórzy to nurkowali po kawałki. W wielu innych miejscach cienka warstwa węgla dochodziła niemal do powierzchni ziemi, a kawałki z drewniałego lignitu, tak nazywano odmianę węgla brunatnego o stosunkowo dobrze zachowanej strukturze drzewa, dawały się wydobyć czy to po głębokiej orce, czy to na skarpach. Ktoś, kto znał takie miejsca, a było ich przecież w pobliżu Sierakowa kilka, zwłaszcza między Kłosowicami i w Marianowie, mógł zapewne nie bez wysiłku, ale dosyć łatwo zdobyć opał, bardziej wartościowy niż suche gałęzie. Przy tej opowieści narzuca się pytanie, po co ktoś miałby szukać drewna w miejscach tak nieodległych od lasu, pełnego chrustu? Otóż w czasach, których dotyczy ta opowieść, lasu w najbliższej okolicy Sierakowa nie było. Choć trudno w to uwierzyć, to po gradacji Sówki Chojnówki, która miała miejsce na początku lat 20. XX wieku, a która zjadła cały las, uschniętą puszczę w pień wycięto. Jej miejsce na kilka lat zajęła piaszczysta pustynia. To z tego okresu musi pochodzić ta opowieść. W często powtarzanych bajaniach usłyszeć można także o tunelach rzekomo łączących kościół czy zamek z odległymi nawet miejscami. Tuneli tych rzeczywiście było wiele. Przez ponad 70 lat wydobycia migrujące za węglem kopalnie wydrążyły zapewne wiele, może nawet dziesiątki kilometrów chodników. Nie służyły one jednak niczemu innemu jak dotarciu do skrywającego się pod ziemią brunatnego bogactwa. Historię kopalnictwa w pamięci społecznej wyparły inne, ważniejsze wydarzenia. Jej ślady pozostały jednak w opowieściach, które może z czasem przerodzą się w legendę. Czasami można także trafić na pozostałości kopalni w coraz rzadszych zapadliskach, szkodach górniczych, świadczących o dawnej działalności człowieka. Thank you.